Witam wszystkich, tu Hikomikos i czas na opening na żywo, bo przyszły do mnie najnowsze boostery z dodatku Paldea Evolve. Czekajcie, pozwolicie, że sobie... A, w sumie niech będzie czat. Dobra, to tak. Tak wyglądają artworki. Dzisiaj 9 jest premiera tego dodatku. Tak wygląda specjalny Elite Trainer Box. Dlaczego specjalny? Ponieważ jest to wersja z Centrum Pokémon. Jak wiecie, tutaj w Irlandii Północnej, Anglii, jest Centrum Pokémon. I właśnie taki Pokémon Center Elite Trainer Box jest specjalnym boxem, który zawiera więcej niż zwykle. Mianowicie, aż 11 boosterów zamiast 8. Specjalna karta promo z logo Pokémon Center. Jak sobie zobaczycie, taka karta jest normalnie w Pokémon Center. Taka normalnie jest logo, a tutaj jest z Pokémon Center logo na tym specjalnym, na tej specjalnej karcie. Zobaczmy jak to w środku wygląda. Przygotowałem sobie do tego celu nożyczki na opening, żeby było szybciutko. Chillerska muzyka na uspokojenie z gier Pokémon. Nostalgicznie. To jest jakiegoś z Pokémon Diamond, Pokémon Pearl, jak pamiętam. Takie chillerskie vibe'y wlatują. Mamy piękne logo u góry Paldea Evolve. W środku plakacik. Tutaj jest cała księga z zasadami, poradnikiem trenera, jakie karty mamy, co możemy robić i cały... Słuchajcie, nie mam spoilerów, nie wiem co tu jest, ale Jono tu jest, tak? W tym dodatku? Czy mi się coś pomyliło? Tak, Jono jest jako zwykła trenerka. Jest i Raichu w full arcie. Fuecoco na zakupach. Jest Jono, ta, ale ta jest najcenniejsza. Double rare i to jest bardzo droga karta. Jeśli chodzi o japońską, to kilkaset dolarów potrafi kosztować. Jeśli chodzi o angielską, to nieco mniej. Tu są jeszcze promki z Bitten Battle Boxów. Tu jest jeszcze promo z blisterów. Tu jest jeszcze inna promka, a to jest tylko z Trainer Boxa. I ten Pikachu ze starterami, właśnie, który tutaj widzicie, jest w środku tego Paldea Elite Trainer Boxa oraz jest też wersja z logo Pokémon Center. Ja zamówiłem kilka tych Trainer Boxów tylko po to, żeby zdobyć kilka tych promek, następnie zgrade'ować je w PSA, także będę je grade'ował, zobaczymy jakie oceny dostaną. Jak dostaną dziesiątki, to chciałbym je sobie zostawić w kolekcji, jak dostaną inne oceny, to je wystawię na sprzedaż. Także będą w garażu Hikomikosa, tutaj macie link do garażu, do koła fortuny i tak dalej, także to poleci do grade'owania w tym miesiącu przed Japonią. A tu mamy boostery z Paldea Evolve w dodatku. Ty, to jednak jest 5 artworków, myślałem, że są 4. Damian, 5 jest. A zaraz sprawdzę, dziękuję za wspieranie kanału, dziękuję. Zaraz będziemy kręcić kołem, żeby otworzyć boostery na live'ie. Do TCG Live jest również kod, paczki, koszulek, no to będę pakował wam dropy do wysyłki dla was, bo mam bardzo dużo już kopert kupionych również. Zamówiłem 60 kopert, słuchajcie, żeby pakować wasze rzeczy na giveaway'e. Plus tutaj mam 100 kopert przygotowanych już i wydrukowanych, żeby mieć do nadania. I żeby nie było, jeszcze kupiłem znaczki na poczcie, żeby tutaj powysyłać od razu pocztą. To są takie nowe znaczki z tym Królem Karolem, więc będziemy to pakować i wysyłać do was w kopertach. 20 zł kosztuje wysyłka, jakby ktoś był zainteresowany, to nawet mogę komuś zestaw 40 kart za darmo, jakichś takich zwykłych, wysłać. Podwójnych z bulku, które zostają nam tutaj po openingach.
Co do Elite Trainer Boxa, to mamy jeszcze takie cztery przekładki, także fajnie to wygląda. Jak chcemy sobie posortować. Chciałam ci sprezentować. Tak to wygląda. Zestaw paczek energii, no to będzie na karty z autografem. I masa boosterków. Ale nie będę tych boosterków otwierał, tylko będą one na kole fortuny. Czy twoim zdaniem opłaca się kolekcjonować jeszcze karty Pokémon? Opłaca się. Wprowadzili nowe ramki w angielskich kartach, to ja orzestałem kupować, bo bardzo dużo pieniędzy na to szło. Ja wam pokażę jedną paczkę. To będzie moja jedna paczka z openingu, dobra? I mamy tak. Sneasel, Mashif, Gotita, Wingull, Setian, Corviknight, Dunsperce, Grusha Reverse, Fuecoco Reverse i Spiritomb Holo. Takie dropy tutaj lecą. Wziąłeś swoje koszulki z swoim logo. Tak to wygląda. Właśnie, jeśli chodzi o moje koszulki z moim logo, to ostatnio się skończyły na live. Trzeba otworzyć, słuchajcie, kolejną paczuszkę, bo no, rozeszły się jak świeże bułeczki. Ja pamiętam, że powiedziałem, że każdemu będę wysyłał po jednej folijce z logo Hikomikos i takie właśnie specjalnie zamówione folijki będą dedykowane do wysyłek dla was, bo one są przepiękne. To są folijki jakości premium i na przykład takiego Pikachu z Trainer Boxa mógłbym przepakować do tego, ale ja go przepakuję od razu do Penny Sleeve'a, czyli do folijki, której trafi bezpośrednio potem do gradingu PSA, bo to jest kandydat na dziesiątkę. Do gradingu wysyła się właśnie w takich miękkich koszulkach, a ktoś chce na przykład karty do swojej kolekcji, no czyli na przykład, czy ja mam tu jakąś kartę na luzie, nie wiem, Ralca powiedzmy z Scarlet oraz Violet, no to można sobie zabezpieczyć właśnie w takie koszulki. Te koszulki Hikomikosa są lepsze od tych zwykłych z jednego powodu, bo te zwykłe są matowe, a te moje ładnie odbijają cały hologram. Także tak to wygląda, że karta jest bardziej prezentatywna, jeśli chodzi o te moje folijki. Ja specjalnie takie wziąłem z najlepszej firmy na świecie produkującej koszulki, czyli z Dragon Shielda. Tak to wygląda. Taka partia produkcyjna. Dragon Shield, 100 koszulek jeszcze zostało, także możecie wbijać na live'a, możecie otwierać boostery najnowsze z dodatku Paldea i Wolf, wspierając projekt wyjazdu do Japonii, bo już w sierpniu lecę do Japonii i na Filipiny, także będzie masa vlogów z tych wyjazdów. Zostawcie subskrypcję, możecie rozważyć wsparcie kanału i zachęcam do wysyłania donate'ów, bo ja pozbywam się boosterów z kolekcji, a wy możecie zdobyć fajne dropy i opening na live'ie. Plus jeszcze giveaway'e są na live'ie dla czatu, także wbijajcie, bo będziemy się fajnie bawić. Wszystkiego dobrego. Jutro wleci odcinek z Pokémon Go z Sandygastem, bo dzisiaj trochę pograłem, więc kontentu dla was nagrałem. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Na razie, cześć.